Otwieram obrady 32. sesji Rady Powiatu Pyłeżyckiego. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Starostę wraz z zarządem. Witam obecnych tutaj dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pyłeżyckiego. Witam zgromadzonych tutaj, zgromadzone osoby na sali. Serdecznie witam także osoby, które śledzą nasze obrady za pomocą telewizji Aury, mediów internetowych, słuchaczy Radia Lipiany. Witam Państwa serdecznie. Stwierdzam, że ustawowy skład Rady Powiatu Pyłeżyckiego to 15 radnych. Na dzisiejszej sesji jest obecnych 14 radnych, co stanowi odpowiednie kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzę, proszę Państwa, do punktu trzeciego, zgłaszanie zmian do porządku obrad. Słucham, jeżeli są jakieś zmiany, to proszę o informację. Proszę Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wprowadzić dwa projekty uchwały pod obrady Wysokiej Rady. Pierwszy to numer 169 dotyczący 5000 zł przeznaczeniem na tak zwane realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Mieliśmy na to 80 tysięcy, rozstrzygnęliśmy w konkursie 75 tysięcy, zostało 5 tysięcy i te 5 tysięcy chcielibyśmy ponownie przeznaczyć do rozstrzygnięcia w ramach tego konkursu dla organizacji pozarządowych. I drugą uchwałę Rady Powiatu Pyłeżyckiego numer 170 dotyczącego wprowadzenia do ośrodków budżetu powiatu 1587 zł związanych z dodatkowymi uczniami, które są w naszych szkołach od uchodźców z Ukrainy. Dziękuję Panie Starosto. Proszę Biuro Rady o wprowadzenie tych zmian. Przechodzimy do głosowania w sprawie zgłoszenia zmian do porządku obrad, aby ująć projekt uchwały zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Jest to projekt numer 169. Kto z Państwa radnych jest za zmianą i przyjęciem porządku, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt będzie procedowany. Przejdźmy zatem do kolejnego głosowania. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022. Jest to projekt numer 170. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały będzie procedowany. W związku z tymi zmianami zmienia się porządek obrad. Punkt projekt uchwały numer 160 będzie procedowany w punkcie 10. Projekt uchwały numer 170 będzie procedowany w punkcie 11. W punkcie 12 będą wolne wnioski i oświadczenia radnych. W punkcie 13 zamknięcie obrad 32. sesji Rady Powiatu Pyłeżyckiego. Nie mam dalszych zgłoszeń zmian porządku obrad. Przechodzę zatem do punktu 4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu
proszę pana starostę tutaj o wprowadzenie. To rozumiem, że pytania jakieś. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie dostarczyliśmy dla wszystkich radnych. W związku z tym proszę ewentualnie o pytania. Są to działania podejmowane na bieżąco dotyczące uprawnień zarządu, które podejmujemy. Nie ma nic szczególnego w ostatnim okresie czasu. Dziękuję, panie starosto. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę pan radny Wiktor Tołoczko udzielą głosu. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, zaproszeni goście. Pytanie jest w zasadzie takie porządkowe. Sprawozdanie kończy się punktem, gdzie są wymienione dwa spotkania, w których uczestniczyli członkowie zarządu. To data 13 kwietnia i 14 kwietnia. Proszę mi powiedzieć, czy zarząd, że tak powiem, był mniej aktywny i od ostatniej sesji, że tak powiem, przez dwa tygodnie nie spotykał się gdzieś na zewnątrz i po 14, no to dzisiaj mamy 26, więc 12 dni, nic takiego się, że tak powiem, nie działo, czy to, że tak powiem, wina, nie wiem, pandemii. Takie pytanie, czy aktywność, że tak powiem, na dwóch spotkaniach między sesjami, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan starosta. Między sesjami ostatniej sesji obecnej pracowaliśmy nad rozstrzygnięciem przetargu na 14 milionów złotych. Wymagało to wiele pracy organizacyjnej i prawnej, analizy, przygotowania specyfikacji, po to 17 zadań i tak dalej. W związku z tym te spotkania, o których wyznaczyłem, to były takie kluczowe, natomiast pozostałe to były takie wizytacje placów budów, które są prowadzone na terenie powiatu pyrzyckiego, jak technikum zespołu szkół numer 2 i tak dalej. Natomiast nie było jakichś takich spotkań dotyczących zakresu innych niż ta praca związana z ogłoszeniem przetargu. Dziękuję, panie starosto. Nie widzę innych zgłoszeń. Rozumiem, że możemy przejść do punktu kolejnego, do punktu 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie środowiska na terenie powiatu pyrzyckiego. Proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię w tym temacie. Komisja do Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym wypracowała opinię, przyjęła opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów w dniu 25 kwietnia 2022 roku do informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie środowiska na terenie powiatu pyrzyckiego wydała opinię pozytywną. Bardzo dziękuję. Proszę pana starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Proszę pana Damiana Łażejewskiego, dyrektora wydziału, o krótkie wprowadzenie. Panie Damianie, zapraszam tutaj. Tak przygotowaliśmy specjalnie dla gości mównicę, żeby było państwa widać osoby obserwujące nasze obrady, żeby mogły poznać osoby, które będą dzisiaj przemawiały. Panie przewodniczący, panie starosto, panie radny. Panie przewodniczący, panie starosto, panie i panowie radni, przedstawiony został dokument na punkt 1 głównego inspektora ochrony środowiska
Jest to opracowanie dotyczące prowadzonego nadzoru odnośnie ochrony środowiska na terenie powiatu pyrzyckiego. Jest to dość obszerne opracowanie, z którym Państwo radni mogli się zapoznać. Jest to dokument zewnętrzny oceniający również stan środowiska na terenie powiatu pyrzyckiego. Jest tutaj w opracowaniu jest wskazanych 5 głównych nurtów, które były objęte nadzorem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. To jest ochrona powietrza, ochrona wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych, ochrona tak zwanego klimatu akustycznego, jak również odnośnie promieniowania elektromagnetycznego. Tak jak było to omawiane na posiedzeniach komisji, jest to dokument bardzo obszerny, przekrojowy. Należałoby zwrócić uwagę odnośnie prowadzonego monitoringu wód powierzchniowych. Tutaj jest w tym opracowaniu wskazane są, że wszystkie główne zbiorniki znajdujące się na terenie powiatu pyrzyckiego są w bardzo słabej klasie, tak zwanej bonitacyjnej odnośnie stanu wód. No jest tutaj, na to składa się wiele czynników. Między innymi chodzi tutaj również głównie o zanieczyszczenia ściekami bytowymi, jak również po prostu stosowanie przez rolnictwo na terenie powiatu pyrzyckiego różnego rodzaju środków, nie tylko ochrony, ale również nawozów i pochodnych nawozowych. Również tutaj jest informacja o tym, że dochodzi do przekroczeń hałasu na terenie powiatu pyrzyckiego. Są to nieznaczne przekroczenia, jednak jest to uciążliwe. Chodzi tu głównie o transport kołowy odbywający się na terenie głównie miasta Pyrzyce. Były tutaj dokonane 3 pomiary i we wszystkich 3 pomiarach w porze dziennej i nocnej dochodzi do przekroczeń. Również były prowadzone badania pól elektromagnetycznych. Są wskazane 2 miejsca, gdzie takie badania były prowadzone na terenie powiatu pyrzyckiego. Zgodnie z obowiązującymi normami i informacją od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, tutaj w tej materii nie dochodzi do przekroczeń. To pokrótce tyle na temat sprawozdania czy informacji od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na temat stanu powiatu. Natomiast informacja o stanie środowiska odnośnie prac Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. Jest to materiał przekrojowy. W tym materiale zawarliśmy wszystkie informacje dotyczące obowiązków czy nadzoru, jaki starosta pełni z mocy obowiązujących ustaw. Są tutaj wskazane te kierunki, nad którymi starosta pełni nadzór i nad którymi starosta po prostu pełni pieczę. Dość długa dyskusja była na temat w tej chwili spraw łowieckich. Jesteśmy tutaj, jako pan starosta jest w trakcie wydzierżawiania obwodów łowieckich. Jest to związane ze zmianą ustawy Prawo łowieckie. Na dzień dzisiejszy wydzierżawione zostało 7 obwodów na 9, które ma obowiązek pan starosta wydzierżawić. Problem jest z 2 obwodami, ale tak jak mówiłem wczoraj na komisji, są już podjęte działania przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w celu wyłonienia i wskazania nowych potencjalnych działów. Pan starosta również pełni nadzór nad spółkami wodnymi odnośnie utrzymania urządzeń, kiedyś melioracyjnych, w tej chwili urządzeń wodnych. Na terenie powiatu jest jeden rejonowy związek spółek wodnych zrzeszający 5 spółek. 6 spółka, która jest na terenie powiatu pyrzyckiego, znajduje się poza związkiem. Jest to gminna spółka wodna Kozielice. Dodatkowo Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się wydawaniem decyzji dla wójtów i burmistrzów odnośnie wycinki drzew chorych i martwych, wyłączeniami
gruntów z produkcji rolniczej na cele budowlane, wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich, wydawaniem zaświadczeń o lasach w tej chwili, jeżeli jest, dochodzi do zbycia gruntu, wymagane jest takie zaświadczenie, że na działce, którą potencjalny nabywca ma kupić, nie jest posadowiony las. Wydajemy również świadectwa pozyskania legalności z lasów prywatnych, są to lasy do 10 hektarów. Tutaj są wydane decyzje przez starostę Pyrzyckiego i zgodnie z tymi wydanymi decyzjami są tam prawa i obowiązki właścicieli prywatnych odnośnie prac prowadzonych w tych lasach. W tej chwili mamy w obiegu jeszcze 3 decyzje odnośnie zalesienia. Był to taki program 10-letni. W tym roku kończy się ostatnie 3. Jest to naliczanie dotacji i tak zwanego ekwiwalentu za zalesienie i utrzymanie lasu przez okres 10 lat. Jest to nowy las. W tej chwili są w obiegu 3 jeszcze decyzje. Rejestracja sprzętu pływającego od roku 2019. Nie jest wymagany obowiązek rejestracji sprzętu pływającego do celów amatorskiego połowu ryb. Rejestrujemy w tej chwili tylko i wyłącznie łodzie powyżej 5 metrów. Są to łodzie, można powiedzieć, o klasie morskiej. Odbywa się to przy pomocy nowego rządowego programu REJA 24. Wydaliśmy takich rejestrów 5. Wydaje pan starosta również karty wędkarskie. Jest to dokument uprawniający do uprawiania amatorskiego sportowego połowu ryb. Uzgadniamy również warunki zabudowy dla potencjalnych inwestycji. Chodzi tu o zabudowę głównie mieszkaniową, aczkolwiek i zdarzają się uzgodnienia dla większych, jak to można powiedzieć, podmiotów, które chcą wybudować budynki użyteczności publicznej. Mam tu na myśli budowę tak słynnych tych marketów, hipermarketów, no bo tutaj to się odbywa. No i wydaliśmy 3 decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów i zatwierdziliśmy 4 projekty geologiczne, jeżeli chodzi o prace odwiertowe. Głównie tu chodzi o studnie głębinowe w celu własnego, prywatnego ujęcia wody. To tak pokrótce całe spektrum przedstawione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Damianie. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia radnych. Dobrze. Proszę, udzielam głosu pan radny Ireneusz Dykiert. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Panie dyrektorze, chciałbym pana zobowiązać do wystąpienia do BIOŚ-u. Chodzi mi konkretnie o to, żeby BIOŚ przedstawił wyniki badań, które zostały przeprowadzone ze względu na to, że jest to przedmiot użyteczności publicznej, jeśli chodzi o anteny. Jakie badania zostały przeprowadzone, którego dnia? I pytanie, dlaczego podczas badań antena na ulicy Myśliborskiej była wyłączona? Także chodzi mi konkretnie o to, żeby pan skierował pismo do BIOŚ-u, jakie badania, kiedy zostały przeprowadzone i dlaczego antena na ulicy Myśliborskiej podczas badań była wyłączona. Dziękuję bardzo. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. To pytanie zostanie zapisane, tak? Przekażemy panie dyrektorze albo ewentualnie odsłucha pan sesji, tak? I rozumiem, przygotuje pan odpowiedź, tak? Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie środowiska na terenie powiatu pyrzyckiego? Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 13 za, 1 przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się. Informuję, że
Informacja została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6 dzisiejszych obrad. Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2021. Sprawozdania przedkładane są przez Biuro Geodezji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Dróg i Komunikacji. Proszę Przewodniczącego Komisji Finansów o opinię w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów w dniu 25 kwietnia 2022 roku do sprawozdania wykonania zadań za 2021 rok przez Biuro Geodezji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Proszę pana starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Rozumiem, że to każdy pan odpowiedzialny, tak, dyrektor tak danej jednostki. Tak, panie przewodniczący. Proszę pana Krzysztofa Kuncę o zabranie głosu wprowadzającego. Zapraszam, panie Krzysztofie. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Biuro Geodezji jest relatywnie nową komórką Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Może skorzystam z okazji, apelowano, abym mówił krótko, ale ponieważ ostatnie dwa lata pandemii akurat zbiegły się w czasie z okresem funkcjonowania tej komórki w postaci Biura Geodezji, to kilka zdań na ten temat chciałbym powiedzieć, korzystając z okazji podzielić się tą informacją również z tymi, którzy nas oglądają i słuchają. Biuro Geodezji realizuje zadania starosty, zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i w całym szeregu przepisów wykonawczych do tego prawa geodezyjnego i kartograficznego. Obecnie zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii realizowane są przez 11 osób. Siedzibą biura jest ulica Głowackiego numer 22. Warte podkreślenia jest to, że ilość zadań, aczkolwiek ulega zwiększeniu, to dzięki informatyzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dzięki temu, że coraz częściej i coraz więcej procedur jesteśmy w stanie również w okresie pandemii prowadzić w trybie online za pośrednictwem internetu. Ośmielę się pochwalić, że biuro funkcjonuje sprawnie i myślę, nasi interesanci są z naszej działalności zadowoleni. W roku ubiegłym oprócz standardowej działalności związanej z sprowadzeniem, gromadzeniem materiałów powiatowego, udostępnianiem materiałów powiatowego, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, najogólniej i powszechnie traktowana jest ta działalność jako sprzedaż map i innych materiałów tego zasobu, poskutkowała w roku 2021 uzyskaniem dochodu powiatu w wysokości 488 tysięcy złotych. Warte podkreślenia jest również to, że dzięki temu, że powiat pyrzycki wraz z pozostałymi powiatami województwa zachodniopomorskiego, Urzędem Marszałkowskim uczestniczy w szeroko zakrojonym programie operacyjnym, który się nazywa Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach tego szerokiego programu zostały przeprowadzone na terenie powiatu pyrzyckiego w roku ubiegłym szeroko zakrojone prace geodezyjne i kartograficzne, skutkujące tym, że w chwili obecnej dysponujemy już pełnym pokryciem mapy zasadniczej, którą można będzie oglądać niebawem za pośrednictwem internetu na dedykowanej stronie. W zasadzie już można to oglądać, ale chcielibyśmy poczekać jeszcze do zakończenia oficjalnego tego projektu z prezentacją tego dzieła.
I prace te kosztowały, jak wszystko, w roku ubiegłym 1 015 734 zł. Warte podkreślenia jest to, że udział powiatu jako wkład własny do tych prac określony w wysokości 5% zaledwie tej wartości również został pokryty z środków, które powiat otrzymał w postaci dotacji celowej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, także wkład powiatu w realizację tych zadań geodezyjnych i kartograficznych tak naprawdę wkład własny wyniósł 0. A warto podchwalić się, że w związku z tym, że wykonawcy prac geodezyjnych mieli pewne problemy z realizacją terminowych zadań, w grę weszły kary umowne i w roku bieżącym na konto powiatu z tytułu kar umownych wpłynęła kwota ponad 30 tysięcy złotych, stanowiąca dochód w 100% powiatu pyrzyckiego. Dla porównania podam, że tak jak podkreślałem, jest to zadanie rządowe. Wysokość dotacji rządowej na realizację zadań w roku ubiegłym w dziedzinie geodezji i kartografii, tych takich stricte związanych z pracami geodezyjnymi, z zasobem geodezyjnym, to była kwota 162 tysięcy złotych. Także proszę porównać te dwie kwoty i to daje obraz obrazujący skalę potrzeb z jednej strony, a z drugiej strony skromne możliwości finansowe ich realizowania. Wydaje mi się, że to takie najistotniejsze informacje. Nie chciałbym tutaj przytaczać cyfr i liczb dotyczących poszczególnych pozycji, takich jak przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, realizacja zamówień na mapy zasadnicze, ale może warto. W 2021 roku zarejestrowano 1057 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie powiatu pyrzyckiego, 1466 wniosków o wydanie map ewidencyjnych, zasadniczych lub kopii materiałów zasobu geodezyjnego. Do bazy danych prowadzonej przez pana starostę wprowadzono mapie numerycznej 1320 zmian wynikających z opracowań geodezyjnych, do części opisowej 6340 zmian wynikających z decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, postanowień sądów. Dokonano 65 uzgodnień projektowych w trakcie narad koordynacyjnych i przyjęto 1539 wniosków o wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów. Te dokumenty zostały sprzedane na kwotę 227 tysięcy złotych. Jeśli są jakieś pytania z Państwa strony do tej krótkiej informacji, to bardzo proszę. Dziękujemy. Pytań nie ma. Dziękuję bardzo, Panie Krzysztofie. Na razie, chyba że się pojawią później w trakcie dyskusji, to będę Pana prosił. Proszę, Panie Starosto. Pana Inspektora Nadzoru Budowlanego proszę bardzo o zabranie głosu. Krótkie wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. W 2021 roku jako nadzór budowlany przeprowadziliśmy 11 postępowań w sprawie samowoli budowlanych. Tutaj prowadziliśmy też postępowania z zakresu utrzymania obiektów budowlanych. Takich postępowań zostało wszczętych 14. Na szczęście nie mieliśmy żadnych katastrof budowlanych, także takich postępowań było 0 w zeszłym roku. Ogółem wydaliśmy 114 decyzji i postanowień. Również zawiadamialiśmy prokuraturę w 5 sprawach. I tutaj łączna ilość spraw załatwionych w 2021 roku wynosiła 293. I tutaj w tym lokali mieszkalnych dotyczyła, liczba była 182 sztuki. I w 2021 roku przeprowadziliśmy w sumie 7 obowiązkowych kontroli wynikających z artykułu 55 ustawy prawo budowlane i 51 innych kontroli budów, bądź też utrzymania
obiektów budowlanych. W zeszłym roku nałożyliśmy również mandaty karne. W sumie było 7 mandatów. Na łączną sumę 900 zł. To by było tak w skrócie tyle, co w zeszłym roku zrobiliśmy. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę panią dyrektor Wydziału Nieruchomości. Witam serdecznie. Reprezentuję Wydział Gospodarki Nieruchomościami. My zajmujemy się gospodarowaniem tymi nieruchomościami, zarówno powiatowymi, jak i Skarbu Państwa. Jednostki nasze mają wszystkie, znaczy nieruchomości powiatowe to są przekazane jednostkom naszym w trwały zarząd. Pozostałe to są oddane w najem, w dzierżawę. W chwili obecnej chcieliśmy tutaj jak gdyby jedną nieruchomość przygotować do sprzedaży. Będzie to polegało na tym, że to jest hektar 60, to jest w granicach miasta naszego tutaj przy ulicy Lipiańskiej. Chcemy ją podzielić na 14 działek pod zabudowę mieszkaniową, a następnie zbyć. Oczywiście za zgodą rady. Nie? Poza tym wydział wydaje decyzję odnośnie zgod wejścia na grunt, ustanawia służebności, zajmuje się zbyciem, dzierżawą, najmem. No co tu jeszcze? Jeżeli ktoś ma jakieś tam wpisane, jeżeli ktoś ma w księdze wpisaną ewentualnie hipotekę czy ciężar realny, jeżeli to jest na rzecz Skarbu Państwa, wydajemy zgody na takie wykreślenia. Później i aktualizujemy też również opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomości są w użytkowaniu wieczystym. Dochody, które otrzymamy, uzyskamy ze Skarbu Państwa, 25% stanowią dochód powiatu. To są z dzierżaw, z najmu, ze służebności, ze zbycia. Tak pokrótce tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to postaram się tutaj jeszcze odpowiedzieć. Jeżeli będą takie pytania w fazie dyskusji, panie dyrektor, to poprosimy o odpowiedź wtedy, tak? Bardzo dziękuję. Proszę, panie starosto. Proszę pana dyrektora Krzysztofa Olejnika. Przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. W sprawozdaniu z wykonania zadań za rok 2021 Wydziału Dróg skupiliśmy się przede wszystkim na bieżącym utrzymaniu dróg oraz na inwestycjach, które zostały wykonane w ubiegłym roku. I tak pokrótce, w ubiegłym roku zostało, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie, zostało wbudowane 24 tony emulsji asfaltowej, 163 tony żwiru kamiennego oraz 13 ton masy na zimno. Są to oczywiście przedsięwzięcia, które skutkowały usuwaniem ubytków w naszych nawierzchniach, w drogach powiatowych. Były to zadania, które wykonaliśmy siłami własnymi. W ubiegłym roku również skorzystaliśmy z zamówienia i posiłkowaliśmy się tutaj firmą zewnętrzną, która dokonała nam też usuwania tych ubytków tak zwanym peczerem. W ramach tego zadania wbudowaliśmy 296 ton materiału za kwotę 130 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o usuwanie ubytków masą na zimno, w ubiegłym roku zakupione zostało 13 ton takiej masy. W tym roku ze względu na powstałe ubytki po okresie zimowym zakupiliśmy już ponad 40 ton takiej masy na zimno.
W ubiegłym roku oczywiście też w ramach zamówienia publicznego dokonaliśmy odnowy oznakowania poziomego. Wartość tego zamówienia to 25 300 zł. Pracownicy wydziału dokonują również konserwacji remontów urządzeń odwadniających, naprawę regulacji wpustów ulicznych. Takie mieliśmy zadania wykonane w miejscowości Krzemlin na ulicy Szkolnej i Sienkiewicza w Pyrzycach. Wyczyszczono wpusty kanalizacji deszczowej i studnie kontrolne w Stróżewie, na ulicy Wodnej, Kościuszki w Lipianach oraz Kopernika. Jeśli chodzi o nasze zadania, również w ubiegłym roku naprawiliśmy zapadnięcia w Pyrzycach, zapadnięcia jezdni na ulicy Zabytkowej, Szkolnej, Krótka, Cmentarna. Na bieżąco dokonujemy remonty chodników. W ubiegłym roku były to ulica Ogrodowa, Kilińskiego, Szkolna, Zabytkowa, Niepodległości, Barnima. Natomiast w miejscowości Lipiany ulica Armii Krajowej, Kościuszki. W ubiegłym roku również zostało sfrezowane około 150 pni drzew. Wykonaliśmy to siłami własnymi. Wykonaliśmy również wycinkę 22 drzew. Natomiast 143 drzewa zostały usunięte w ramach przetargów. Mieliśmy również 8 wiatrołomów. To jeśli chodzi o ubiegły rok. Jeśli chodzi jeszcze o nasze zadania, tutaj w zakresie Wydziału Dróg jest oczywiście zmiana organizacji ruchu. Takich zmian dokonaliśmy 15. Były to oznakowania zwężenia jezdni w Trzeborzu, montaż luster, montaż słupków blokujących w Lipianach ulica Kościuszki i ulica Wodna, wyznaczanie dodatkowych miejsc parkingowych, montaż progów wyspowych w Mielęcinie ulica Batowska i ulica Zagórska. Zmiana lokalizacji oznakowania terenu zabudowanego w Brzesku, Ryszewie, Ryszewku, Czarnowie, Turzu i Brzesku. A to Brzesku nam się powtórzyło. Jeśli chodzi o bieżące utrzymanie, to wygląda w ten sposób. Natomiast też w sprawozdaniu mają Państwo przedstawiony zakres inwestycji, który był zrealizowany w ubiegłym roku. Była to drugi etap przebudowy ulicy Staromiejskiej oraz pierwszy i trzeci etap ulicy Poznańskiej. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy również przebudowę drogi powiatowej nr 1556Z Przelewice-Jesionowo. Pierwszy etap. Przebudowa zatoki autobusowej w Lucinie, modernizacja dróg powiatowych ulica Sikorskiego polegająca na ułożeniu krawężników betonowych wzdłuż tej drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Ryszewo. Wszystkie informacje mają Państwo jakby też powielone w sprawozdaniu. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję. Panie Przewodniczący, nie ma Pani Wiktorko ze względów osobistych i Pani Beaty Barczak. Jak będą pytania w jakiejś tej materii, to proszę bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję w tych tematach. Czekam na Państwa zgłoszenia. Nie widzę, przechodzę zatem do głosowania w tym punkcie. Nie ma aktywnego głosowania. O, dobrze. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdań z wykonania zadań za rok 2021 przez Biuro Geodezji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Dróg i Komunikacji,
Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Coś z internetem się chyba stało. Nie ma internetu. Nie ma. Trzeba będzie łącze nam wyłączyć i włączyć, bo ja nie widzę osób, które by zagłosowały. No, mi też głosowanie zanikło. No a reszta nie może. Jeżeli nie mamy możliwości technicznych przeprowadzenia takiego głosowania. No i nie mamy. Musimy chwilę poczekać. No, mamy jakiś problem techniczny. Nie będziemy mogli przetworzyć te głosowania. Wywołać jeszcze raz tryb głosowania? Bo jest... A, tak? Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy. Przejdziemy, zaproszę Państwa do głosowania, sprawdzimy, co jest nie tak z systemem. Ja przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przygotowały informacje, wszystkim Państwu dyrektorom i pracownikom, którzy te informacje zbierali przez cały rok w czasie wytężonej pracy w okresie pandemicznym. Bardzo serdecznie dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy. Zaproszę Państwa na głosowanie. Wznawiam obrady po przerwie. Szanowni Państwo radni, w wyniku problemu technicznego tylko część osób Państwa mogła zagłosować. W związku z tym anulujemy to głosowanie, które się rozpoczęło i zagłosujemy po raz kolejny w punkcie 6 odnośnie sprawozdań, które były przedstawiane przez dyrektorów wydziałów. Bardzo proszę Biuro Rady o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania zadań za rok 2021 przez Biuro Geodezji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Dróg i Komunikacji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę podnieść rękę i wcisnąć odpowiedni przycisk. Nie ma radnego Jagieły? Nie. To musimy poczekać, tak, aż przyjdzie. Zapraszamy, panie radny. Przepraszam.
Udało się. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informacje zostały przyjęte. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów technicznych w dalszej części naszej sesji. Szanowni Państwo, po przerwie znajdujemy się w punkcie 7. Informacja z działalności w 2021 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Proszę Przewodniczącego Komisji Finansów o opinię w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów 25 kwietnia do informacji działalności. Proszę mikrofon. Z działalności w 2001 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię. Opinia Komisji do Spraw Społecznych w sprawie informacji z działalności w 2021 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ jest Pan Lekarz Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Denkiewicz i Pani Inspektor Powiatowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Pani Sindrewicz, prosiłbym o Pana Denkiewicza, a później Panią Sindrewicz o zabranie głosu. Zapraszam Pana, Panie Doktorze, tutaj do nas. Dzień dobry Państwu. Informacje o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawiłem Państwu w informatorze. Z takich ciekawszych rzeczy, które wydarzyły się w zeszłym roku 2021, to jest taka informacja, że została zamknięta ubojnia Delicjusz w Kłodzinie, natomiast i że w miejscu tegoż zakładu powstał nowy zakład Polnisz Beef, który też prowadzi podobną działalność uboju bydła. Kolejnym zakładem, który powstał na terenie powiatu pyrzyckiego, jest zakład Fit Poland w miejscu dawnego zakładu ubojni koło Pyrzyc. Jest to zakład produkcji rybnej, produkuje tylko przetwory i wyroby na rynek szwedzki. Także no niestety na naszym terenie produktów tego zakładu nie ma. W sumie sytuacja epizootyczna na terenie powiatu pyrzyckiego była stabilna w roku 2021. Praktycznie z takich ciekawostek to jest to, jeżeli można tak to ująć, na teren powiatu pyrzyckiego do 3 gmin dotarł wirus afrykańskiego pomoru świń i gmina Kozielice, Pyrzyce i Bielice zostały objęte dodatkowym takim nadzorem weterynaryjnym. Tam prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików, ale w badanych tuszach zwierząt nie zostały znalezione ślady wirusa, także na razie nic się takiego nie dzieje. Poza tym no nic praktycznie takiego się nie działo na naszym terenie. Chyba że Państwo macie jakieś pytania dodatkowe, to dodatkowo do tych informacji, jaką złożyłem, mogę udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam w takim razie Panią Dyrektor tutaj do podania informacji z inspektora sanitarnego. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Starostwo, Szanowni Państwo Radni. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w 2021 roku skierowane były głównie na walkę z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. Prowadziliśmy wywiady epidemiologiczne z osobami chorymi na COVID-19, z osobami, które miały kontakt z osobami chorymi oraz osobami, które powróciły z zagranicy. Na wyżej wymienione osoby, w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów, nakładany był obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Ponadto prowadziliśmy działania kontrolne mające na celu ocenę przestrzegania aktualnie obowiązujących obostrzeń, czy to w placówkach oświatowo-wychowawczych, czy w przychodniach, jak również w obiektach zajmujących się wprowadzeniem do obrotu żywności, salonach fryzjerskich, kosmetycznych. Wzorem lat ubiegłych na podstawie formularzy zgłoszeń zakażeń i zachorowań prowadzone były rejestry zachorowań i zakażeń na pozostałe choroby zakaźne, jakie występowały w powiecie pyrzyckim. Ze względu na obowiązujące obostrzenia i mniejszy stopień organizacji imprez okolicznościowych, spotkań na terenie powiatu pyrzyckiego nie wystąpiły zatrucia pokarmowe. Przeważały choroby wieku dziecięcego, takie jak ospa, odra, pojedyncze przypadki salmonelozy u dzieci w wieku do lat 14. W takich przypadkach od osób współzamieszkujących pobieraliśmy próby badań kału do badań laboratoryjnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi także dystrybucję preparatów szczepionkowych, które są dostarczane do 6 punktów szczepień na terenie powiatu pyrzyckiego. Pod naszym nadzorem znajdował się szpital powiatowy, jak również pozostałe ośrodki zdrowia. W 2021 sprawowaliśmy również nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Pod nadzorem znajdowało się 1497 obiektów, z czego 1066 obiektów stanowili producenci produkcji pierwotnej. Są to rolnicy, którzy w większości prowadzą uprawę zbóż na naszym terenie oraz producenci niewielkiej ilości owoców i warzyw. Poza zakładami branży spożywczej sprawowaliśmy również nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w pozostałych zakładach. Tam sprawdzaliśmy przestrzeganie przez pracodawców obowiązków wynikających z kodeksu pracy. W trakcie przeprowadzonych kontroli ustaliliśmy na podstawie przeprowadzonych pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, że około 160 pracowników narażonych było na ponadnormatywny hałas na stanowiskach pracy. Wówczas na pracodawców nakładaliśmy obowiązek zapewnienia środków ochrony słuchu, jak również wprowadzenia działań organizacyjnych i technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Wzorem lat ubiegłych sprawowaliśmy również nadzór nad jakością wody do spożycia. Pod naszym nadzorem znajduje się 37 wodociągów pracujących w ujęciu całorocznym. W roku sprawozdawczym wydaliśmy 2 decyzje dotyczące braku przydatności wody do spożycia. Był to wodociąg w Jesionowie oraz w Wiedlicach. Wówczas na producentów wody nałożyliśmy obowiązek poinformowania mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia i możliwości wykorzystania jej do celów sanitarnych, zapewnienia zastępczego źródła wody, jak również przeprowadzenie działań mających na celu doprowadzenie wody do prawidłowej jakości. Nie stwierdzono długotrwałych przerw w dostawie wody na terenie powiatu. Sprawowaliśmy również nadzór nad ekshumacją zwłok i przewozem zwłok i szczątków ludzkich do kraju. W zakresie ekshumacji wydaliśmy 67 takich wniosków na pisemne wnioski obywateli. Kontynuując działania, sprawowaliśmy również nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi. Na wniosek dyrektorów szkół w związku z dużą liczbą zachorowań wydawaliśmy opinie na zmianę nauczania zdalnego z formy stacjonarnej na zdalną. Prowadziliśmy również działania edukacyjne w szkołach, placówkach edukacyjnych, tam gdzie było to możliwe. Uczestniczyliśmy również w badaniach i testowaniu nauczycieli w związku z dużą liczbą zachorowań na terenie powiatu pyrzyckiego. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia radnych. Bardzo proszę, pan radny Ireneusz Dykier. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, mam pytanie do Pani Dyrektor. Na dzień dzisiejszy ile osób jest poddane kwarantannie? Czy takie osoby w ogóle są na dzień dzisiejszy? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy na mieszkańców nie ma już obowiązku kwarantanny, czyli kwarantannie nie podlegają już osoby współzamieszkujące z osobami chorymi, osoby, które miały kontakt z osobami chorymi. W tej chwili takie działania są skierowane na lekarzy POZ, którzy to przejęli opiekę nad pacjentami chorymi na COVID. Od 28 marca nie mamy już osób w kwarantannie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przechodzimy zatem do głosowania w tym punkcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji z działalności w 2021 roku powiatowego lekarza weterynarii, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego? Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informuję, że informacje zostały przyjęte. Przepraszam za taki błąd językowy. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za rok 2021. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o opinię w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów w dniu 25 kwietnia do sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za 2021 rok wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię. Opinia Komisji do Spraw Społecznych w sprawie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za 2021 rok jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Proszę pana Krzysztofa Jastrzębskiego ewentualne wprowadzenie. Zapraszam panie Krzysztofie tutaj. Szanowni Państwo, Powiatowy Rzecznik Konsumentów zajmuje się, jak wiadomo, udzielaniem porad prawnych w zakresie indywidualnych spraw konsumenckich, czyli wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez mieszkańców powiatu z przedsiębiorcami, głównie sprzedaży i usług. I takie porady, jak wynika ze sprawozdania, które złożyłem, były udzielane w ilości mniej więcej porównywalnej z latami ubiegłymi. W sytuacji, kiedy w wyniku porady udzielonej konsumentowi sprawa nie może być załatwiona i jest ciągle aktualna, mam uprawnienie do występowania do przedsiębiorców pisemnie i taką działalność też prowadziłem. Tutaj w sprawozdaniu wykazano również ilość wystąpień do przedsiębiorców w podziale na poszczególne kategorie, rodzaje spraw. Poza tym zajmuję się jeszcze działalnością edukacyjną w stosunku do konsumentów i to głównie polega na rozpowszechnianiu informacji otrzymywanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych instytucji, które są przesyłane. Również korzystam z możliwości udzielania przez tutaj lokalne radio informacji dla konsumentów przez internet. Takie bezpośrednie spotkania z konsumentami w ostatnim okresie były mniej były utrudnione, ale też odbyło się takie jedno spotkanie ze środowiskiem seniorów. Także w każdej sytuacji, kiedy takie zapotrzebowanie występuje, to taka możliwość istnieje. I myślę, że szczegółowe dane są wskazane odnośnie rodzaju ilości spraw w sprawozdaniu, które przedstawiłem. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania radnych? Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo za informację. Przechodzimy zatem do głosowania w tym punkcie.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2021 rok? Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 9. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/22 z dnia 11 lutego 2022 roku. To projekt nr 168. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, pozwoli Pan, że Panie Przewodniczący, zausiądę. Projekt uchwały, projekt 168 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1/22/11 lutego 2022 roku. Na podstawie artykułu 16a ustęp 1 i artykułu 12 ustęp 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dziennik ustaw z dnia 2022, pozycja 525 i artykuł 9 ustawy 2, jak zawiera artykuł 6 ustawy 1, ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 870, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Pyrzyckiego po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 11 lutego 2022 roku, numer 1/2022 oraz wynik prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala. Podpunkt pierwszy. W zakresie wprowadzenia całkowitego zakazu używania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pyrzyckiego sieci Wi-Fi uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z powodu braków podstaw prawnych i kompetencji Rady w tym zakresie i przekazuje ją zgodnie z właściwością do Ministra Zdrowia. Podpunkt drugi. W zakresie ustalenia całkowitego zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przekazuje ją zgodnie z właściwością do Ministra Edukacji i Nauki. Paragraf drugi, podpunkt pierwszy. W zakresie zainicjowania przez Radę Powiatu Pyrzyckiego kampanii informacyjnych nad tematem zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale. W jednostkach oświatowych uznaje petycję za zasadną i zobowiązuje Komisję do Spraw Społecznych Rady Powiatu Pyrzyckiego do zorganizowania posiedzenia w sprawie ustalenia sposobu edukacji dzieci i młodzieży z Powiatu Pyrzyckiego w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii bezprzewodowych. Podpunkt drugi. Zwraca się do zarządu powiatu o podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków na rzecz rozwoju technologii światłowodowych na terenie powiatu pyrzyckiego. Paragraf trzeci. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Pyrzyckiego poprzez przekazanie uchwały wnoszącej petycję oraz przekazuje petycję wraz z niniejszą uchwałą do organów, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Załącznik do uchwały. W dniu 11 lutego 2022 roku do Rady Powiatu Pyrzyckiego wpłynęła petycja w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przez szkodliwy wpływ na ich zdrowie, w szczególności promieniowania mikrofalowego. Petycja zgodnie z
ustawą o samorządach powiatowych zostaje przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji oraz opinią radcy prawnego starosty powiatowego. W petycji wskazano, że motywacją do jej złożenia jest ochrona dzieci oraz ludzi osłabionych przez szkodliwy wpływ na ich zdrowie sztucznym promieniowaniem mikrofalowym. I proponuje się wprowadzenie całkowitego zakazu funkcjonowania na obszarach domów dziecka, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej, sieci Wi-Fi, co może być realizowane poprzez na przykład kompletne wyłączenie routerów znajdujących się na terenach placówek oraz Wi-Fi i przejście na placówka w całości na połączenie internetowego drogą kablową w nawiasie e-internet. Zaproponowano również, aby zakaz objął pod groźbą kary, na przykład w wysokości 100 zł za każdy dzień stosowania przez placówkę Wi-Fi. Przedmiotowe zagadnienie wykracza poza kompetencje organów powiatu z uwagi na fakt, iż wszelkie rozwiązania legislacyjne na szczeblu krajowym powinny być poprzedzone merytoryczną oceną w zakresie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją sieci bezprzewodowej Wi-Fi i mającą na uwadze artykuł 6 ustawy 1 ustawa o petycjach. Konieczne staje się podjęcie uchwały w przedmiotowym przekazaniu petycji do ministra zdrowia i ministra edukacji. Składający petycję domaga się podjęcia uchwały w zakresie zakazu korzystania na terenie szkół z telefonów komórkowych przez dzieci, zakaz korzystania w placówkach oświatowych i opieki społecznej z sieci Wi-Fi i przejście na kabel z łączem internetowym. Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły wynika ze statutów szkoły regulaminów szkół, których wprowadzenie należy do właściwości dyrektorów poszczególnych szkół na podstawie artykułu 99 ustawy 4 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Dziennik Ustaw 2019 rok, pozycja 1148. Należy podkreślić, że w myśl artykułu 88 ustawy 7 ustawa jedynie jednym pierwszym statutem szkoły nadaje organ założycielski. Natomiast dokonywanie zmian statutu należy do organów szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły. Artykuł 72 ustawy 1 i artykuł 80 ustęp 2 punkt 1 ustawy. Ponadto przedmiotem petycji jest spowodowanie działania informacyjnego w zakresie szkodliwości funkcjonowania sieci Wi-Fi. Autor petycji wskazuje jednocześnie, że żądane przez niego rozwiązania nie mieszczą się w zakresie zadań powiatu. W związku z tym, że Rada Powiatu zajmuje się promocją i ochroną zdrowia, artykuł 4, podpunkt 2 i 13 ustawy o samorządach powiatowych zobowiązuje się Komisję do Spraw Społecznych do zainicjowania kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale w jednostkach oświatowych i zorganizowania
posiedzenia w sprawie ustalenia sposobu edukacji dzieci i młodzieży z powiatu pyrzyckiego w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii bezprzewodowych. Apeluje się również do zarządu powiatu o pozyskanie środków z budżetu państwa na rzecz rozwoju technologii światłowodowej na terenie powiatu pyrzyckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie i czekam na państwa zgłoszenia. Bardzo proszę, pan radny Jan Prokop, udzielam głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam tutaj dwie uwagi formalne tylko do tej, czy w zasadzie takie redakcyjne do tej projektu uchwały. Przede wszystkim są dwa punkty czwarte, żeby tam po prostu był punkt piąty. Zamiast drugie, tam gdzie jest uchwała, wchodzi w życie z dniem podjęcia. I druga rzecz to już w uzasadnieniu, to jest chyba pierwszy, drugi, trzeci, to jest czwarty akapit i tam jest opcji Wi-Fi i przejście w palcówkach, to w placówkach zamiast palcówkach, żeby po prostu te dwie zmiany. Dziękuję, to tyle. Rozumiem, że możemy to z taką autopoprawką, tak, przejąć i po prostu w momencie, kiedy będziemy głosować, tak, ja powiem, że z autopoprawkami tych dwóch zgłoszonych tutaj przez pana radnego istotnych zmian. Nie widzę więcej zgłoszeń, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1 łamanej na 22 z dnia 11 lutego 2022 roku z autopoprawką projekt nr 168. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy zatem do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022. To jest projekt numer 169. Już momencik. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o opinię w tej sprawie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów na swoim posiedzeniu 25 kwietnia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok wydała opinię pozytywną. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę pana starosta o wprowadzenie w tym punkcie. Pana Andrzeja. Proszę pana skarbnika Dawińskiego. Zawsze mogę zaprosić pana, panie Andrzeju, tutaj, jeżeli pan by chciał, chyba że pan chce zostać w swoim miejscu, jak pan wygodnie. Nie lubię eksponować swojej osoby, tak jak dobrze. Dobrze. Panie państwo, pan starosta pokrótce już wprowadzając ten projekt uchwały do porządku zasygnalizował temat, natomiast ja tylko pokrótce przypomnę, że sprawa dotyczy dotacji udzielanych z budżetu powiatowego na zadania publiczne przekazane do realizacji stowarzyszenia i organizacji pozarządową. W tym roku na ten cel jest zabezpieczone 80 tysięcy złotych. 31 marca uchwałą rządu został rozstrzygnięty konkurs, gdzie rozdysponowano kwotę 75 tysięcy dla 28 stowarzyszeń. Pozostała niewykorzystana kwota łącznie 5 tysięcy w dziale oświata i wychowanie 2 tysiące, w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3 tysiące. Natomiast okazało się, że w dziale zadania z zakresu ochrony zdrowia ilość zgłoszonych projektów była wyższa niż zabezpieczone środki. W związku z tym bardzo proponuję, aby tą kwotę łącznie 5 tysięcy przesunąć w dalszy dział ochrony zdrowia, aby móc ogłosić dodatkowy konkurs na powierzenie tych zadań. Dziękuję panie Andrzeju. Prosiłbym zmienić mikrofon, bo nie słychać pana w ogóle. Wiem, że będzie jeszcze jeden projekt uchwały, jakby co, to prosiłbym zmienić mikrofon. Otwieram dyskusję w tym punkcie, czekam na zgłoszenia radnych.
Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia... Nie, moment, to coś nie tak jest. 169 teraz projekt uchwały. Wiosna się zbliża i coś tutaj chyba jakieś takie mamy chochliki. No nie do końca, ale kalendarzowa może tak. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022, projekt numer 169? Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan starosta jeszcze chyba tutaj pan został. Pan Stanisław też proszę. Wądołowski. Tylko nie młotkiem, tak? No dobrze. Głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu numer 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022. Jest to projekt numer 170. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansów w dniu 25 kwietnia do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok, projekt 170, wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Proszę pana starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Szanowni Państwo, drugi projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu polegającej na wprowadzeniu dodatkowych środków w kwocie 1587 zł przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Obecnie mamy 7 uczniów w zespole szkół numer 1 pochodzących z Ukrainy i ta kwota jest przyznana właśnie dla nich. Przekazujemy informacje, to znaczy Wydział Oświaty przekazuje informacje, raportuje do Ministerstwa Edukacji poprzez system informacji oświatowej liczbę tych uczniów. Ta przyznana kwota zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów, jest to zaznaczone, że jest to pierwsza rata za okres od 24 lutego do 31 marca, czyli można się spodziewać, że będą następne zwiększenia w oparciu o liczbę uczniów wykazowaną. Natomiast z Ministerstwa Edukacji mamy informację też przekazaną na piśmie, że jak gdyby finansowanie tego zadania będzie z dwóch źródeł. Z jednej strony będzie to z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, a drugie może być przyznana również z funduszu pomocy, czyli tego funduszu celowego powołanego ustawą z 12 marca. Natomiast tu jest wprowadzamy tą kwotę właśnie w wysokości 1587 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022? Jest to projekt numer 170. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Zanim udzielę Państwu głosu, wiem, że jest wiosna i deadline powoli taki dla Państwa radnych. Przypominam o oświadczeniach majątkowych, które Państwo powinniście złożyć do 30 kwietnia tego roku. Nie wszyscy jeszcze wypełnili ten obowiązek, także przypominam o tym, że taki obowiązek na Państwu
że tak powiem, jest taki obowiązek z Państwa strony. Udzielam głosu według zgłoszeń. Proszę bardzo, Pan Radny Janusz Budynek. Udzielam głosu, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić protokół z kontroli, jaką przeprowadziła Komisja Rewizyjna zgodnie z planem kontroli. I w dniu 31 marca 2022 roku Komisja przeprowadziła dwie kontrole, to jest realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku oraz przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach, etap pierwszy i drugi. W trakcie kontroli Komisja nie wniosła uwag. No, chciałbym podziękować tutaj panu staroście Stanisławowi Stępniowi oraz Waldemarowi Durkinowi, Krzysztofowi Olejnikowi, dyrektorowi Wydziału Dróg za wprowadzenie i wyjaśnienie wszystkich spraw dotyczących kontroli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu. Proszę, pan radny Marek Kibała. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Panie Starosto, otrzymałem od Pana informację, co prawda po 4 miesiącach, ale się doczekałem, za co bardzo dziękuję, ale mam tą informację niepełną. I przypomnę tylko Państwu radnym, że chodziło mi o plan nasadzeń zgodnie z decyzjami wydanymi przez wójtów i burmistrzów, które obowiązują. Okazuje się, że w tym planie nasadzeń, znaczy w tej odpowiedzi nie ma planu nasadzeń, jest tylko wykonywanie decyzji wójtów i burmistrzów w 2022 roku i 2023 roku. Szybko to sobie podsumowałem i tak w 2022 roku mamy do nasadzenia 160 drzew w pasach drogowych. Natomiast w 2023 roku 139 drzew. Zgodnie z tym, o co ja wnioskowałem, bardzo bym prosił o uzupełnienie tego dokumentu o przedstawienie planu nasadzeń w 2022 roku. Decyzje niektóre, no tutaj na przykład już jest po terminie 15.04.2022 rok, nasadzenie lipa drobnolistna powinna już być zrobione. Natomiast kolejne nasadzenia, zgodnie z decyzjami wójtów i burmistrzów, powinny być w następnych terminach. Natomiast mnie również interesuje, jakie środki finansowe pan starosta zabezpieczył na wykonanie tych decyzji w 2022 roku oraz brak jakichkolwiek informacji o zaległościach z 2021 roku. Z tego sprawozdania wynika, że wszystkie drzewa, które były wycięte zgodnie z decyzjami wójtów i burmistrzów i wydanymi decyzjami, zostały już posadzone. Mam pewne wątpliwości. W związku z tym poproszę o uzupełnienie tych dokumentów poprzez przedstawienie, czy mamy zaległości w nasadzeniach za lata poprzednie, 2021, dalej plan nasadzeń na 2022 i środki finansowe, które w tym roku wydamy na te nasadzenia. Dziękuję bardzo. Panie starosto, w tym temacie, tak? Okej, rozumiem. Czyli taka informacja panu radnemu zostanie przedłożona, tak? Pan dyrektor chciałby, tak, zabrać głos w tej sprawie? No jeżeli pan starosta będzie wyrazi zgodę. Ale mikrofon prosi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Starostwo, Panie i Panowie Radni, odnosząc się do tej informacji, którą udzieliliśmy, jest to tabelarycznie przedstawione ilość wykonanych decyzji wycinkowych w pasach dróg powiatowych. Tak jak Pan Marek zauważył, w tym roku mamy do nasadzenia 160 sztuk zgodnie z wydanymi decyzjami przez wójtów, burmistrzów, no prezydentów nie ma na terenie powiatu. Te 160 drzew jest dedykowane do nasadzeń
w pasach dróg powiatowych. Będziemy to sadzili zgodnie z takim zaplanowanym, że musimy znaleźć miejsce, przygotować. Natomiast co do słów pana Marka, są to zaległości, gdy pan budynek Mirosław, który jest pracownikiem mojego wydziału, pracował w Wydziale Dróg i Komunikacji wówczesnej. Takiego planu w tamtych czasach nie było, nikt nie przygotował i nikt nie planował nasadzeń. Zresztą do ubiegłego roku, do grudnia, zero nasadzeń było z wykonanych decyzji wcześniejszych. W tej chwili staramy się to unormować, dlatego pan starosta zgodnie ze swoimi kompetencjami przesunął pana budynka do Wydziału Ochrony Środowiska, pełnimy pieczę. Środki na to są zabezpieczone również po stronie Wydziału Ochrony Środowiska, jak również mamy gwarancję, że będziemy mogli wykorzystać pieniądze zarobione ze sprzedaży alei drzew topolowych. Jest to kwota na dzień dzisiejszy około 45 tysięcy netto, także myślę, że te 160 drzew, tak licząc i porównując ceny z ubiegłego roku i z tego, będzie nam potrzeba łącznie z zabezpieczeniem 15 tysięcy złotych. Do zabezpieczenia tych nasadzeń potrzebne są nam odpowiedniej jakości kołki, tak zwane mocujące, usztywniające, bo to są nasadzenia młode, żeby po prostu nie doszło do zniszczenia. Myślę, że na przyszły rok jest też zaplanowane dokładnie 192 drzewa. Obowiązek mamy wykonać do grudnia każdego roku, więc takie nasadzenia będziemy czynili w miesiącach październik i listopad, gdzie to jest najodpowiedniejszy termin i gwarantujący przeżycie tych drzew. Muszę też powiedzieć, że drzewa, które musimy posadzić w pasach dróg, są to drzewa już odpowiedniej jakości, o odpowiedniej grubości, o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, jak również z dobrze wykształconą koroną. Takie drzewa, które gwarantują przeżycie w pasie drogowym, to są o obwodzie 14 do 20 cm. Średnia cena takiego drzewa to jest w zależności od gatunku 80 do 140 zł. Głównie dedykowane są to drzewa miododajne, w tym przypadku u nas lipy, klony, klon jawor. No z jesionami jest problem, bo jesiony diametralnie chorują na naszym terenie i też wszystkie aleje jesionowe zamierają w tej chwili. Tutaj nie mamy na razie przyczyny, nie jest stwierdzona, dlaczego tak się dzieje. Być może jest to również związane z tym, że drzewa osiągnęły odpowiedni wiek, nie były dbane albo nie przeżywają po prostu tej ilości spalin, takiego ruchu, jaki się odbywa na naszych drogach. Plan sukcesywnie będziemy wykonywać, bo to jest rzeczywiście, tak jak pan Marek mówił, obowiązek. Z tym, że staramy się po prostu wywiązać z tego obowiązku, nadrabiając zaległości, które powstały. Tylko tyle mówię. A jeszcze tutaj udostępnimy dokładnie tabelarycznie z planem nasadzeń. Niekoniecznie muszą być to pasy dróg, bo również są takie, są oponenci, żeby nie sadzić. Mamy w tej chwili dwie działki, gdzie możemy dosadzić te drzewa. W takiej ilości to będzie naprawdę kropla w morzu. To jest taki teren, który możemy dolesić i w to będziemy po prostu robili. Wcale nie jest to powiedziane, że musimy sadzić w pasach dróg. Na terenie należącym do Skarbu Państwa. Także mówię, dlatego, żeby właśnie zapobiec niewykonaniu, pan Mirosław został przesunięty i w tej chwili sukcesywnie planujemy i wycinkę, i nasadzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze. Rozumiem, że temat wyczerpany, tak? Dobrze, dziękuję. Udzielam głosu panu radnemu Janowi Prokopowi. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie starosto. Ja tutaj mam zapytanie, jeżeli chodzi o postępy, nie wiem, czy to w przetargu, czy w jakiejś procedurze na przebudowę boiska wielofunkcyjnego. Jak tutaj sytuacja wygląda? Wiemy, że na poprzedniej sesji no, pan stwierdził, że w tym roku to boisko będzie przebudowywane w jakiś sposób. No, zostało to bardzo radośnie przyjęte przez mieszkańców, przez ludzi interesujących się pyrzyckim sportem. Dowiadywałem się też, jak ta sytuacja wygląda. Wiem, że można zrobić taki remont, może nie do końca gruntowny, ale taki, że boisko byłoby dobre za około 100 tysięcy. Ten remont by wytrzymał około 10 lat. Można oczywiście też całościowy zrobić, ale to by trzeba było wszystko zbierać, to około 400 tysięcy, no to domyślam się, że tu jest problem finansowy. Więc ja po prostu chciałbym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie i który z tych projektów, jeżeli którykolwiek, a być może coś innego, który po prostu został wybrany w tej kwestii. Dziękuję. Proszę, panie starosto.
Problemem tym zajmuje się pan dyrektor Sójka. Jesteśmy w kontakcie. Na razie szuka wykonawcy. Jeżeli znajdzie wykonawcę, są, tak jak pan powiedział, takie propozycje, żeby to dokonać remontu kapitalnego. Wtedy to jest około 100 tysięcy złotych i na pewno będzie to wykonane. Proszę, proszę. Raczej zostanie ta opcja wybrana za ten remont za 100 tysięcy, tak? Tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń tutaj państwa radnych. Zatem przechodzę do punktu ostatniego dzisiaj, zamknięcie obrad. Zamykam obrady 32 sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Dziękuję państwu za uczestnictwo.